Mam dzisiaj przyjemność rozmawiać z Dominikiem Senatorem, pierwszym solistą Teatru Wielkiego w Łodzi oraz absolwentem Ogólnokształcącej Szkoły Baletowej imienia Feliksa Parnela w Łodzi. Bardzo mi miło. Mi również. Pierwsze pytanie. Jak to się stało, że trafiłeś do szkoły baletowej? Była to taka samodzielna decyzja, czy może przez przypadek tam trafiłaś? Nie była to taka do końca samodzielna moja decyzja. Ja uczęszczałem do szkoły podstawowej numer 101, gdzie były zajęcia, takie warsztaty prowadzone przez osobę, która skończyła naszą szkołę baletową. Więc na tych zajęciach po prostu pani, która prowadziła, dostrzegła mój jakiś tam talent i zapytała moich rodziców, czy nie chciałbym, i oczywiście mnie, czy nie chciałbym zdać egzaminów do szkoły baletowej. Oczywiście nikt z nas nie twierdził, że ja się tam dostanę. To było bardziej na takiej zasadzie, że spróbujmy, jeżeli się dostanie, no to jeżeli będę chciała, oczywiście, no to tak, jeżeli się nie dostanę, no to trudno. Więc chyba nie mogę powiedzieć, że to była moja taka do końca świadoma decyzja, ale faktycznie poszedłem na egzamin, dostałem się do szkoły i tak skończyłem. Jestem tutaj, gdzie jestem. Dobrze, super. Czyli skończyłeś egzamin wstępny. Jak pamiętasz coś z tego egzaminu? Pamiętam niedużo. Pamiętam oczywiście kilku nauczycieli. Pamiętam, że musieliśmy tańczyć. Pamiętam jakieś takie sprawdzanie naszych bioder, stóp. Pamiętam też jeszcze śpiewanie, co było chyba najgorszym takim moim przeżyciem na tym egzaminie wstępnym. Ale mówię, to było już tak dość dawno, więc nie mam takich wyklarowanych, czystych wspomnień z tego egzaminu. Ale mówię, tak pojedyncze jakieś sytuacje, tak, dokładnie. Okej, dziękuję, dobra. I teraz ze szkołą. Masz jakieś najlepsze wspomnienie z niej? Czy jakieś nieśmieszne, może chciałbyś nam coś opowiedzieć? Wspomnień jest chyba sporo. Na pewno już po czasie wspomina się tylko te miłe i wesołe sytuacje. Bo wiadomo, że szkoła też rządzi się swoimi prawami, są czasami też ciężkie, jakieś tam trudne przeżycia w szkole. Ale no, pamiętam tylko te wesołe. No, oczywiście jakieś tam sytuacje konkursowe na przykład, jakieś wyjazdy, wycieczki. Wiadomo, wycieczek jest mało w szkole, więc pamięta się w sumie każdą taką wycieczkę, nawet nie wiem, do najbliższą, taką jakby kilometrową od Łodzi. Ale mówię, pamiętam tylko i chcę pamiętać tylko te takie miłe rzeczy. I w sumie się takie pamiętam. Pamiętasz jakiś swój pierwszy sukces? Taki, który został ci w głowie? Na pewno jakieś konkursy baletowe. Mimo tego, że nie zajmowałem żadnych miejsc na tych konkursach, to samo wyróżnienie, pojechanie na ten konkurs, czy nawet praca tutaj w teatrze jeszcze będąc dzieckiem, tak? Byłem zaangażowany, tak jak niektórzy tutaj dalej to się wiąże, z taki dziadek do orzechów, tak, czy królewna Śnieżka. Więc to są takie małe sukcesy, które pamiętam na początku. No wiadomo, że później już te sukcesy się zmieniły w te sukcesy takie moje już prywatne, takie zawodowe, jakieś tam większe role. Ale ze szkoły pamiętam, na pewno konkursy to było dla mnie wyróżnienie, na pewno praca tutaj w Teatrze Wielkim w Łodzi, czy w Teatrze Muzycznym, bo również współpracowałem z Teatrem Muzycznym, więc to było dla mnie takie, no, duże wyróżnienie. Rozumiem. Okej, dziękuję bardzo. A teraz opowiesz mi, jak wyglądała twoja droga. A, jeszcze mam pytanie bardzo ważne. Czy wiązałeś przyszłość po szkole baletowej właśnie z pracą w teatrze? Czy miałeś inne jakieś plany? Znaczy, na pewno chciałem pracować w teatrze, chciałem być artystą. Tak akurat się udało, że dostałem tutaj angaż. Ja później wyjechałem z Łodzi na rok, pracowałem w Teatrze Wielkim w Poznaniu. Ze względu na to, że tutaj był remont, ja nie chciałem jakby tracić kolejnego roku, nie będąc na scenie, no bo jednak cały teatr był w remoncie, więc pracowałem w Poznaniu. Ale tak, na pewno chciałem pracować jako tancerz, spróbować. Może też nie do... Wiadomo, to jest całkiem... Jakby szkoła daje dużo doświadczenia, jakiegoś bagażu, ale to jest tak naprawdę podstawowy bagaż, który otrzymujemy. Jakby uczymy się wszystkiego tak naprawdę, może nie od nowa, nie od początku, bo nie mówię tutaj o kwestiach technicznych, takich zawodowych, ale psychologicznych. Uczymy się tego wszystkiego tak naprawdę już sami, gdy zostajemy tak naprawdę bez nauczyciela prowadzącego, bez osób z klasy, tak? Bo czasami się zdarza, akurat ja miałem tą przyjemność, że ze mną przyszły tutaj jeszcze dwie osoby z mojej klasy. Mój kolega, przyjaciel i moja dobra koleżanka, więc jakby nam też było radniej i łatwiej, ale
No na pewno jest to nauka wszystkiego od początku, jeżeli idzie się samemu do dużego teatru, gdzie nie zna się ludzi, nie zna się społeczeństwa. Tutaj też, no ja przyszedłem i jakby większość osób mnie też znało, wiedziało kim jestem, bardziej, że tutaj współpracowałem, więc to było troszeczkę inaczej. Ale mówię, na pewno jest to nauka, kilka dobrych, 2-3 lata to jest nauka. Zresztą duże zespoły też nie chcą przyjmować takich osób od razu po szkole bez doświadczenia, bo to jest, po prostu trzeba się nauczyć pewnych rzeczy, pewnej pracy w zespole baletowym, tak, której jakby nie nauczymy się w szkole, tak, bo jakby no nie ma tylu osób, nie ma takiego repertuaru w szkole, nie ma tak częstych koncertów czy dyplomów, tak, żeby wyjść na scenę. Okej. A teraz jak wygląda taki twój dzień w teatrze? No to wstaję rano, jak się... Ale w teatrze, jak wygląda ta praca teraz? No to tak, 10 lekcja, to jest taki standard. Zawsze 10? 10 zawsze. Zdarzają się wcześniej, jeżeli jest spektakl jakiś poranny, no to rozgrzewki są 9:30, przed godziną 10, ale najczęściej jest to godzina 10. Godzina 15 to jest samej lekcji, później przerwa i zaczynają się próby. Czasami tych prób jest więcej, czasami mniej, czasami są to 2 próby, czasami jest to 1 tylko próba, czasami to są próby do 2 różnych czy 3 różnych spektakli, czasami jakby tylko do 1. Później jest przerwa, odpoczynek od godziny 14 do 18 mamy przerwę, ale oczywiście zanim zejdziemy z sali, zjemy, wykąpiemy się, przebierzemy, no to już jest godzina 15, a tak naprawdę o 18 już zaczynamy próbę, więc musimy być już gotowi o godzinie 18, czyli musimy też przyjechać wcześniej do teatru, żeby móc się rozgrzać, przebrać i przygotować swoje ciało do kolejnej próby. Bo wiadomo, że każda próba też jest inna, jeżeli jest to próba taka, gdzie człowiek no, nie ma takich bardzo trudnych technicznych rzeczy, no to wiadomo, że nie wymaga takiej rozgrzewki przed, ale jeżeli jest to jakaś tam próba całości, jakiegoś tam baletu takiego dość klasycznego, no to wiadomo, że trzeba przygotować swoje ciało do próby. No i kończymy o godzinie 22. Więc 23 w domu, kolacja spać i od rana tak samo. Więc te dni bardzo, jeżeli jest dosyć dużo spektakli, więc te dni bardzo szybko lecą. Czasami człowiek się nawet nie orientuje, że już jest piątek czy sobota. Oczywiście pracujemy w sobotę, niedzielę spektakle. Teraz to się oczywiście zmieniło ze względu na pandemię, ale generalnie 6 dni w tygodniu. Okay. A jeśli masz już ten dzień wolny, to właśnie też spędzasz go na tańcu, jest on związany z tańcem, czy wolisz od tego odpocząć? Nie, wolę odpocząć od tego absolutnie. Jakby ja staram się nie łączyć mojej pracy z moim domem. Jeżeli wchodzę do domu, to staram się wyłączyć taki tryb tancerza. Więc nie, absolutnie odpoczywam kompletnie inaczej, nie odpoczywam poprzez taniec, zapominam o tym, wyłączam się, więc nie przenoszę swoich takich problemów, czy jakby pracy do domu. Staram się, jakby dom jest moim oazą, moim spokojem, tam się dzieje wszystko oprócz pracy. I teraz, jakie było najtrudniejsze zadanie, wyzwanie, które właśnie było w pracy już tej zawodowej w teatrze? Miałeś, pamiętasz takie? Czy na pewno każda premiera nowa to jest wyzwanie, jeżeli choreograf przyjedzie, zauważy na przykład mnie i powierza mi jakąś partię, rolę do wykonania, no to wiadomo, że to jest walka z samym ze sobą, walka nawet ze znajomymi zespołu, no to wiadomo, że każdy chce się pokazać jak najlepiej. Więc na pewno to są wyzwania. Jakby każdy spektakl, każda premiera to jest wyzwanie, ale nawet wyzwanie, jeżeli nie wiem, miałbym stać w ostatniej linii w zespole, również byłoby to dla mnie wyzwanie, ponieważ jakby zawsze wszystkich widać na scenie, więc jakby działamy na wspólny sukces. Jakby to nie jest tak, że soliści działają oddzielnie i zespół działa oddzielnie, więc... Znaczy nie połączone. Tak, wszyscy, jakby to nie ma solistów bez zespołu, nie ma zespołu bez solistów. To jest na takiej zasadzie, więc każda moja nowa rola, każda powierzona rola jest dla mnie wyzwaniem, czy to technicznym, czy aktorskim, bo to wiadomo, te role są bardzo różne i bywa też różnie, ale no to jest wyzwanie, na pewno. A stresujesz się przed wyjściem na scenę? Dalej jest to gdzieś? Jeśli było, oczywiście. Tak, znaczy wydaje mi się, to nie jest taki stres paraliżujący, może mniejszy niż w szkole, ze względu na to, że teraz dużo więcej wychodzę na scenę, jakby też, już też
nie chcę powiedzieć, że dużo, ale już sporo przetańczyłem, więc jakieś tam doświadczenie mam, ale tak, oczywiście zawsze jest jakiś stres, bo człowiek zawsze chce wypaść jak najlepiej i wiadomo, że musi opanować czasami swoje takie emocje, ale mam nadzieję, że jest to bardzo mobilizujący stres dla mnie i mnie nie paraliżuje, tak jak powiedziałem wcześniej, ale tak, no stresuje się. Wydaje mi się, że każdy się stresuje, może nawet ludzie się nie chcą przyznawać do tego, ale zawsze jest lekki stres. Rozumiem, okej. Okay. A chciałbyś powiedzieć, nad czym teraz pracujecie? Teraz skończyliśmy pracować nad Face the True i Hubis. To była nasza najnowsza premiera, więc mamy teraz kilka dni takiego odpoczynku. No, pracujemy do Don Carlosa, pracujemy nad galą baletową, która się prawdopodobnie odbędzie. Więc jakby nie mam 1-2 dni wolnego takiego lżejszy czas dla siebie, trochę żeby się zregenerować, ale generalnie pracujemy dalej nad naszym repertuarem, który tutaj mamy. Okej. Właśnie teraz był to Face of the True. I jak wpływa na ciebie to, że jest teraz przez tą pandemię zmniejszona ilość miejsc, jest mniej ludzi na widowni, czy odczuwasz to jakoś? To tak, odczuwam. Jest to całkiem inaczej się gra. Na początku nagrywaliśmy ten spektakl online i był dostępny, więc było dla nas to nowe doświadczenie kompletnie. Nie czuliśmy absolutnie żadnej energii od widowni, nie słychać oklasków w trakcie, więc mieliśmy takie wrażenie, że jest to trochę taka próba. Ale gdy wróciliśmy ostatnio, właśnie zagraliśmy ten spektakl po raz pierwszy z widownią, gdzie było również tylko tam 50% zapełniona widownia, to było dla nas takie dziwne doświadczenie, tym bardziej, że widzimy te pierwsze rzędy, gdzie jest to drugie miejsce, na każdym krzesełku, co drugim krzesełku jest naklejka, że proszę nie siadać, więc to też... Jeszcze wszędzie są zakryte twarze, tak, to jest troszkę inaczej. Tak, więc my się trochę śmialiśmy, że powinniśmy takie twarze z kartonu wyrzucić i co drugie miejsce wstawić, ale no jest to inne, jakby nie czuję się takiej energii do końca, mimo tego, że nawet to 50% osób. Tutaj ta widownia w naszym teatrze jest dość duża, więc nawet te 50% widowni ginie trochę na tej dużej widowni. No jest to dla nas bardzo takie smutne w taki czas, no ale jakby walczymy, staramy się zrobić dla siebie jak najwięcej, no i dla widowni, żeby oni też, ta widownia nasza, nasi tutaj, nie chcę powiedzieć pani, ale osoby, które uczęszczają do teatru, żeby też miały trochę przyjemności z tego całego teraz szarego świata, który nas otacza. Więc tak, no jest to całkowicie nowe doświadczenie, inne doświadczenie. No ale jest doświadczenie, więc myślę, że każdy z nas wyciągnie jakieś wnioski i plus na przyszłość. A miałeś taką chwilę zwątpienia? No, czy chcesz to dalej robić? Chwile zwątpienia są bardzo często. A teraz jeszcze przez ten okres, czy to tak cię wzmożyło? Czy... Tak, znaczy no, my na początku siedzieliśmy w domu 6 miesięcy, więc to było takie frustrujące dla nas, że nie mogliśmy się ruszać, że nie mogliśmy występować. Na początku mieliśmy również zakaz wstępu do teatru, jakby nie były te sale otwarte dla nas. Później się to zmieniło, że mogliśmy się tam zapisywać jedna, dwie osoby na godzinę, półtorej, żeby móc coś, cokolwiek poćwiczyć. Więc tak, no, były chwile zwątpienia, a takie może nawet nie zwątpienia, ale frustracji, że czy to ma sens dalej, czy nie wiadomo ile ta pandemia będzie trwała, czy wrócimy, jak wrócimy, w jakim stanie wrócimy, bo jednak to też jest dla nas ważne, jak wyglądamy, jak się ruszamy. Wiadomo, ćwiczenia w domu nie zastąpią ćwiczeń na sali baletowej, a tym bardziej nie zastąpią grania spektakli, które tak naprawdę rozwijają tancerzy. I ostatnie pytanie. Czy masz rady dla osób takich jak ja, które za rok albo właśnie w tym roku kończą szkołę? Jakieś rady, co zrobić w przyszłej pracy? Znaczy tak, na pewno pracować, myśleć o sobie, bo jakby... Uważam, że inwestycja w siebie jest najlepszą inwestycją. Na pewno w tym zawodzie potrzebna jest również pokora, ale przede wszystkim praca, mądra praca i trochę szczęścia. Okay. Tego mogę życzyć. Okej, okay. Dziękuję bardzo za rozmowę, bo mi bardzo miło. Mi również dziękuję.